Autoserwis Robert Wierzajkis. Wykonujemy wymianę olejów w silnikach diesla i benzynowych oraz w automatycznych skrzyniach biegów. Metodą statyczną oraz dynamiczną. Stosujemy oleje renomowanej firmy Liqui Moly. W naszym serwisie sprawnie i szybko naprawisz zawieszenie, układ hamulcowy oraz klimatyzację we wszystkich typach pojazdów. Służymy profesjonalną diagnostyką opartą na markowym licencjonowanym oprogramowaniu komputerowym. Zapraszamy. Ulica Ludwika Baryńskiego 26b. Telefon 792 287 467. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witam Państwa serdecznie. 17 września już się uprawomocnia ten przepis dotyczący kursów kwalifikacyjnych, tak? Redukujących punkty. Dobrze mówię? Dokładnie tak, dokładnie dobrze mówisz, prawda? I tu są takie zmiany. Zmiany. Zmiana przede wszystkim dotyczy tego, że będziecie mogli Państwo sobie raz na pół roku zredukować punkty karne, które Wam przyznano. Mileczku, dodajmy ponownie. Bo już ten przepis funkcjonował, ale go zmieniono. Żeby nie było wątpliwości, to jeszcze przez te 2 tygodnie jeździcie ostrożnie, bo będzie obowiązywał ten stary przepis, stary nowy, który mówi o 2 latach. Jak to się będzie odbywało? Otóż ustawowo do tego zostali zobowiązani dyrektorzy WORD-ów, czyli wojewódzkich ośrodków egzaminacji. Jako organizatorzy. Organizatorzy i oni będą wystawiać zaświadczenie o odbyciu tego kursu specjalnego, prawda, redukującego punkty i zaświadczenie, że Wam te punkty należy się odjąć. No i cóż z tego wszystkiego? Tam jest próba praktyczna. Ja czytałem na temat tej próby i nie wiem, na ile to jest prawdziwa wiadomość, ale ma dotyczyć ona awaryjnego hamowania. Tak sobie może autor tego artykułu wymyślił, co sobie się na 4 litery, skąd on to wymyślił. Zacznijmy od początku. Komu to się przyda? Żeby to nie było niejasności. No ale mamy grupy zawodowe, które rzeczywiście nie uchronią, nie ma szans uchronić się przed punktami. Na razie nie wiemy, ile to będzie kosztować, bo jeżeli to jest w gestii dyrektora WORD-u, tam jest taka rozpiętość granicy, niektórzy mówią, że nie więcej jak 500 zł, ale może się okazać, że będzie kosztować więcej jak 500 zł, zwłaszcza ta próba praktyczna.